choć naczelnik państwa polskiego kilkakrotnie odwiedzał Suwałki, to wizyta z 12 i 13 września 1919 roku niewątpliwie była tą najważniejszą. 13 września ówczesna rada miejska Suwałk wydała na cześć marszałka uroczysty obiad w Resursie. To wtedy nasi przodkowie usłyszeli z ust Piłsudskiego: "Wy, panowie Suwałczanie, powiem wam to otwarcie. Kosztowaliście mnie osobiście bardzo drogo. Wyście obce jarzmo dźwigali najdłużej. Dzisiaj ziemia wasza wolną jest tę wizytę upamiętni tablica, która zostanie odsłonięta w budynku Resursy Obywatelskiej, dzisiejszej siedzibie Suwalskiego Muzeum Okręgowego. Uroczystość zorganizowana przez Muzeum Okręgowe i Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny rozpocznie się w najbliższy piątek o godzinie 17. .00. Gości w progach najpiękniejszego zabytkowego budynku w mieście powita jego gospodarz, dyrektor Muzeum Okręgowego Jerzy Brzozowski. Po krótkich wystąpieniach oficjeli Zaplanowano odsłonięcie tablicy wykonanej w brązie, złożenie kwiatów. Spotkanie uatrakcyjni dodatkowo projekcja filmu suwalszczyzna 1918-1919 w drodze do niepodległej. Fundatorem pamiątkowej tablicy jest oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białym Stoku.